wszystkim, dziś przychodzimy do Was z Daily Vlogiem. Dopiero wstaliśmy. Nawet nie wiem, która jest godzina, bo telefon mi się rozładował. Taniel udaje, że śpi. I tak, dzisiaj w sumie będzie taki luźny dzień. Ja z Danielem idę na 18 na spotkanie takie z ludźmi z pracy. A Daniel jeszcze będzie szedł na trening. Kochani, właśnie jesteśmy w mojej kuchni i pokażę Wam, co będę robiła na śniadanie. Bo stwierdziłam, że jestem tak mega głodna, że zjemy coś większego, bo na obiad idziemy do moich rodziców i już Wam pokazuję, co będę robiła. I będziemy robić tortille. Mam takie tortille z Biedronki. Jest tutaj chyba 4. Sałata, miks sałat, sałata rzymska. Jeszcze nie próbowałam takiego czegoś do właśnie do tortilli. Zobaczymy, czy będzie dobre. Zwykłą paprykę, pomidorki, koktajlowe, ogórek. Oczywiście kurczak. I tutaj mam jogurt naturalny, bo zrobię sos czosnkowy do tych wrapów. Mam nadzieję, że wyjdzie dobry. Dobra, ja się już pomalowałam, Daniel za chwilę idzie na siłownię, ja idę do miasta kupić tam kilka rzeczy i idę do rodziców, także zabiorę Was dzisiaj ze sobą. Mam jeszcze do Was jedno pytanie, bo chcę zrobić serię na swój kanał o paznokciach, różne wzorki na paznokciach i jeśli chcecie, to piszcie mi na dole, ja już kilka rzeczy sobie zamówiłam, żeby właśnie robić tą serię i mam nadzieję, że to będzie coś takiego innego i że Wam się spodoba. Zobaczcie, jaka jest brzydka pogoda i jak pada deszcz. Masakra. A ja sobie nałożyłam wansy, a tu deszcz. Mam nadzieję, że mi nie przemokną. Wam, że miałam już wracać do domu, ale jednak się zdecydowałam, że wezmę parasolkę i wyjdę. No i idę, bo trzeba prezent dla Daniela mamy kupić, bo jutro ma imieniny. Kochanie, ja już jestem u rodziców, ale muszę Wam powiedzieć, że taką mam ochotę na coś pysznego. I właśnie się zbieram i jadę do Biedronki. I będę chyba tutaj siedziała, troszeczkę poleżę sobie, odpocznę. No i później pójdę do domu i będę się zbierała na to spotkanie. Muszę Wam powiedzieć, że właśnie napisałam do koleżanki, że mam ochotę straszną na bakali w czekoladzie. I zmusiłam ją do tego, żeby się zebrała i poszła również sobie kupić. Także pozdrawiam Cię, Kasia. Ja już wróciłam i muszę Wam powiedzieć, że kupiłam sobie bakalie w czekoladzie. Muszę Wam powiedzieć, że wzięłam je, bo nie ma w nich rodzynek, a ja po prostu nie cierpię rodzynek. Jest żurawina w białej czekoladzie i w mlecznej, wiśnia w deserowej i... migdał? Dobrze mówię? Chyba migdał. W jakiejś czekoladzie z cynamonem. Zaraz będę sobie jadła. Myślę, że to troszeczkę zdrowsze, niż bym całą czekoladę miała jeść. Jedna z Was poleciła mi, a raczej dała mi taką radę, żebym miała jakiegoś maila dla Was albo jakąś pocztę. Ja stwierdziłam, że mail będzie w sam raz i tutaj gdzieś podam Wam link do właśnie do mojego maila. I będzie oczywiście w opisie. I tam będziecie mogli właśnie do mnie pisać. Ja z miłą chęcią z Wami porozmawiam, bo w końcu dla Was jestem.
Także jeśli będziecie mieli jakieś pytania do mnie, to serdecznie zapraszam, żebyście do mnie napisali. Niedawno wróciłam z tego spotkania, jestem naprawdę padnięta, więc będę się kładła spać, jeszcze może umyję właśnie swoje pędzle i no i tak, i żegnam się już z Wami, pa pa!